A co na to diva? Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza diva. No witam Państwa serdecznie, co na to diva. Drodzy Państwo, tyle jest plotek, prawidłowości, nieprawdziwych jakichś rzeczy, insynuacji, że ja muszę powiedzieć prawdę i wyznać, jak to było. Drodzy Państwo, otóż jakiś czas temu zostałam zaproszona na kolację do restauracji Sowa i Wspólnicy. A ponieważ ja lubię wszystkie zwierzęta, sowy też lubię, to pomyślałam sobie, no jak już mam gdzieś iść, to tam do sowy pójdę. No i poszłam, kolacja była bardzo wyśmienita, też moi fani rozmawiali ze mną na temat mojej twórczości, mojego pięknego głosu. Mówiłam później, że zrobię sobie małą próbę, przećwiczę swój bas, swój dolny głos, czyli mój doł, mój bas, prawda? Taki niski. A później też sopran i koloraturę. I włączyłam nagrywanie w dyktafonie. A że była już też późna godzina, poszłam na moment do toalety. Nie trwało to długo. Proszę Państwa, co się okazało, jak wróciłam? Że na moim dyktafoniku nie tylko mój próbka mojego pięknego głosu, ale też całe jakieś polityczne historie. Jak pan minister Sienkiewicz do pana prezesa Belki i jeden drugiego tam się przechwala. A co by ten zrobił, a co by tego nie zrobił? A jeżeli tam ci dojdą, no to jak ich zniszczyć? A jakby tutaj, prawda, kogo by tutaj wyrzucić z rządu? Albo co by tutaj zaproponować? No takie po prostu polityczne pitu-pitu bym powiedziała. A że ja się polityką nie interesuję, brzydzi mnie taka walka, jak się żrą ludzie bardziej niż zwierzęta. To po prostu uznałam, że w ogóle nie jest to jakby w moim interesie. No ale co innego Ela uznała, która po prostu tylko patrzy, na czym by tu kasę zbić. I szybko poinformowała dziennikarzy, że ma takie nagranie, że ja, prawda, takie przypadkowo nagrałam. No jak tylko zjawił się pan ten Latkowski wprost, powiedział mi, panie dziwo, niech mi pani to nagranie sprzeda. To ja wtedy wprost sprzedam na pniu, cały nakład zejdzie i pani za to, no co najmniej już 3 porządne budy wybuduje dla psów. No to ja mówię, oczywiście, jak budy to zawsze. I dałam to nagranie, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, biedny pan Donald teraz się martwi, prawda? Po tych nagraniach, no taka kompromitacja troszeczkę, jak tam rzucają mięsem przy tej kolacji. No i ta ość mu, prawda, w gardle stanęła. No, właściwie to nawet belka bardziej w gardle panu premierowi stanęła. No i cóż by tutaj dużo zrobić? No i taka, prawda, historia. No jakby, panie premierze, no sorry, no. Taki mamy klimat.